Siemka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na krótki vlog informacyjny. No i na początek chciałbym przeprosić, że ostatnio nie pojawiały się żadne filmy, a to dlatego, że się niestety troszkę rozchorowałem i miałem pewne problemy z gardłem. No w każdym razie powracam już do zdrowia, tak więc w ciągu kilku kolejnych dni powinny pojawić się nowe odcinki prowadzonych serii. No i cóż, akurat tak się składa, że wkrótce miną 2 lata od kiedy założyłem ten kanał. No i jakiś czas temu udało mi się pokonać dość znaczący kamień milowy, a więc liczbę 10 tysięcy subskrybentów. No tak więc wszystkim wam chciałbym jak najmocniej podziękować. Mam nadzieję, że jakość produkcji w kolejnych miesiącach wzrośnie i że tych filmów będzie pojawiało się nieco więcej. No z tego co obliczyłem, to w ciągu tych 2 lat średnio wypuszczałem 2 filmy na tydzień, no tak więc postaram się, aby było to powiedzmy 3 filmy w ciągu 1 tygodnia. A co do prowadzonych w tej chwili serii, no to na pewno na stałe zagości już historia na szybko, no która okazała się być dość popularna. Na tą chwilę będę kontynuował historię Polski, tak aby dojechać do rozbicia dzielnicowego, no i wtedy zrobię chyba sobie krótką przerwę, omawiając historię jakichś innych krajów, czy też innych części świata. Kontynuowana będzie oczywiście mega kampania, no i tutaj będę chciał troszkę przyspieszyć, tak aby przed końcem wiosny dojechać do końca Crusader Kings 2. No wtedy będę musiał dokonać konwersji, to niestety może trochę potrwać, ponieważ będzie to wymagało dość dużo ręcznego modowania. No i plan jest taki, aby w wakacje wystartować z mega kampanią w Europie Universalis 4. Będę także oczywiście kontynuował RimWorld, myślę, że już niewiele odcinków pozostało do końca tej serii. Będzie kontynuowana także seria Kerbal Space Program. Pojawiają się także pytania co do 2 zawieszonych serii, a więc Krwi dla Boga Krwi i King of Dragon Pass. A więc tak, co do Warhammera, no to niestety miałem pewne problemy z prawami autorskimi do muzyki i dlatego serii tej nie będę niestety kontynuował. Nie wykluczam jednak, że nagram bardzo podobną serię z tej samej gry i z tego samego moda. Co do King of Dragon Pass, no to niestety ta przerwa była troszkę długa i raczej tej serii nie będę kontynuował, no bo minęło już praktycznie 5 roku. Ale nie wykluczam, że powrócę do tej serii. Nie wiem jednak, czy będzie to w takiej samej formie jak wtedy, czy też na przykład w formie streamów. Seria nie miała jakiejś wielkiej oglądalności, ale no cóż, to nagrywanie i wspólne granie z widzami, no muszę przyznać, że sprawiało mi dość sporo frajdy. Tak więc powrót do Smoczej Przełęczy nie jest wykluczony. A co do jakiejś nowej serii, no to pojawi się ona najprawdopodobniej jak zakończę serię z RimWorld. Nie wiem jeszcze jaki to będzie tytuł, no jednak na pewno będzie to gra typu Sandbox, gdzie nie ma jakiejś jednej liniowej fabuły, lecz tą fabułę tworzy się samemu. No bo cóż, wydaje mi się, że właśnie z tego typu gier można tworzyć najciekawsze materiały. Okej, także to tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, no to napiszcie je w komentarzach pod spodem i być może za jakiś czas nagram wideo z odpowiedziami. Okej, także to tyle ode mnie, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy.